Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Zobaczmy, z czym przyjdzie nam się tutaj zmierzyć. Wilk nie stoi na drodze, okej. No. Gościu i wilczki, czeka, czy gość jest martwy. Chyba nie. Chodź tu, wilczur. Jasne! Pewnie, zmieni kurde target ciosu, nie? Tak w pół zamachu. O! Silniejszy. Biały wilk. No, przykro mi, Geralt, no, było mi nie stawać na drodze. Jezu, jaki suchar, Boże. Dobra, czekaj, bo miałem, kurde... nie tu. Wyposażenie, miałem sobie tutaj dać te... Te... No to właśnie, wywoływanie krwawienia, ale nie. Ja chcę kościelne strzałki sobie tutaj dać. To będzie okej, myślę. Ognisty widzę, gra w Valhalle. Ciekawe. Dobra, czekaj. Tu i dwie ręce. No, ten gość od dawna jest martwy. Czas na głowę. Okej, do minibossa szybko widzę dotarłem. Dobra, to z czym walczymy tutaj? Człowiek, bestia z Faru Mazuli. Au! Okej, bolało. Fuck you. Ja nie wiem co to było, ale chyba warto było się odsunąć. Dobra, fika jest na chwilę. Potem z tyłu samurajski. O, pięknie, jeszcze u poisbreaka zrobiłem. Okay. Talizman czerwonego smoka z niego wypadł, super. Okej, okay, no ten boss był w miarę prosty. Udało mi się na nim się zginąć, co mi się już podoba. Zobaczmy. Zwiększa negację obrażeń ognistych, okej. Okay. Talizman przedstawiający czerwonego starożytnego smoka. Zwiększa w którym miejscu przedstawia smoka? Nie wiem. A to będzie jakiś. To będzie kontynent jakiś przypominanie smoka. Zwiększa negację obrażeń ognistych. Starożytne smoki, które rządziły w pradawnych czasach poprzedzających złote drzewo, chroniły swojego władcę niczym żywy kamienny mur. Tym samym kształt smoka stał się symbolem wszelkiego rodzaju ochrony. Okej, okay, no na razie jeszcze nie dostaję za bardzo ogniem po pysku, no ale myślę warto mieć to założone. No, bynajmniej na jakiś czas. Dobra. Skoro mini-boss obszaru pokonany, czy tam powiedzmy boss tej jaskini, ale mini-boss tak ogółem, zobaczmy, gdzie się kurczę. Znaczy, wróć gdzie. I gdzie tego co się znajduje w tej jaskini, właśnie. O! Okej, tego. Tych dwóch wilczurów nie zauważyłem. Blaskamień i cienkie kostki bestii. Jeszcze kolejny mech. Tutaj. Złoty run i kolejne świetliki. To jest sporych tu było. Okej, i jeszcze tutaj coś mamy. O, pęknięty garnek, jak miło. Zobaczmy. Blaskamień emituje blade światło w miejscu umieszczenia. Wypolerowany fragment ruiny, który świeci jaśniej niż tęczowy kamień, przedmiot do stworzenia, emituje światło z miejsca, w którym został umieszczony i rozświetla okolice. Jednak jego efekt jest krótkotrwały i brakuje mu zróżnicowanych kolorów, jakie posiada tęczowy kamień. Może się przydać w ciemnych miejscach lub nocą. Okej, okay, a czy ja mogę zabrać na przykład potem ten kamień, jak go rzucę, czy nie bardzo? Bo jak nie mogę, no to trochę lipa. I pęknięty garnek. Ten pusty garnek w jakiś sposób naprawia się, gdy zostanie rozbity. Niezbędne naczynie do tworzenia pękniętych garnków. Znajdujące się w nim materiały i magia zaczynają działać, gdy garnek zostanie rzucony. Okej.
No i tutaj dalej wszystko już sprawdzone. Dobra, no to wróćmy się do początku. Teraz nawet nie wiem, gdzie było bliżej, czy biegnąć, biec tutaj, czy normalnie stąd wyjść, no ale... Jak pobiegłem w to miejsce, to... Użyję tego... tej opcji. O, kolejny ciekawy kadr, jakieś korzenie, kurde, z... ogromną ilością trupów, tak naprawdę. Jeszcze odpoczynek w miejscu łaski. Odpocznijmy sobie do rana, żeby nie mieć problemów, powiedzmy. Dobra. I teraz tak, no ja bym się, kurde, przeszedł w to miejsce, nie? Zobaczmy, co takiego się tu kryje. O, akurat trzeba opadać. Ciekawe. Jakim cudem mnie nie usłyszał, no powiedzcie mi to. Jakiś stałem pół metra od niego. O, żywica z korzenia. Ciekawe. To jeszcze jedno chyba widziałem. Pamiętaj. Kwiat i blask ogniska rycerza kolejnego. Cyk, skradu, skradu. I pyk. Niczym sowa. Sekiro. Tylko miecz mamy trochę mniejszy. Ej, wiecie, jakie byłoby zajebiste backstabowanie kataną? Kiedy byłby pewnik, że zabijemy, co nie? Wiadomo, jak byłoby tylko takie, o dobra, no dziabniemy, no ale no, zadamy tylko obrażenia, no to wtedy mamy takie coś, nie? Ale jeśli gościu jest, kurde, do nas odwrócony w taki sposób, nie? Jest naszej wielkości, o, prosty mnie zaprzysiężonego, spoko. Jest nas odwrócony plerami i... możemy mu, wiecie, zrobić backstaba, to powinno być obce, żeby móc gościa po prostu ściąć. Tak jak kiedyś się robiło z... w Japonii, jeśli chodzi o samuraju. Wiadomo, tylko tych, którzy godnie walczyli i przegrali pojedynek, i to można, kiedy popełniali seppuku, to można było skrócić ich męki i właśnie ściąć im głowę. Ale powinna być taka opcja tutaj, żeby podejść katanę i tego gościa po prostu uciąć cały łeb. Też to unikiem rozbić. Good to know. Kolejny z good room. Kolejne miejsce łaski. A nie, wróć. Przecież ja znam to miejsce łaski. To jest kościół Lecha. No, bo kurde, miałem iść tam, a finalnie poszedłem w swoim kierunku. No dobra. Jak już tu jestem, to... Dziamy go! Come on, serio? Dobra, trudno, nie będę go teraz gonił. Ale tu możemy to jeszcze sprawdzić. Kolejny złoty run. Kolejne materiały. Tutaj trochę sobie. Ha! Kurde, znowu! Mamy kilka. O, come on, nic nie zostawił po sobie. Teraz to się czuję opluty. Okay, kolejny prosty miecz do przysiężonego. O! To jest. Skarabeusze łez. Istnieją skarabeusze szkarłatnych i modrych rez. Łez. Może cię pokonać, aby napełnić łzami odpowiednią butelkę. Nie może tak przekroczyć. Uuu, ty, to czekaj! Kurde! Dobra, czyli pewnie to od razu, jak zabije, to się od razu napełnia. Czyli kurde, szkoda, że nie użyłem od razu tego leczenia. Ale no nie wiedziałem, że to taka opcja tutaj. Zwykły odskok też wystarcza. Dobra, tutaj mamy znacznik. Okej, mamy bramę tego zamku chyba, całego. I kolejne miejsce łaski w tamtym miejscu. Trochę nomen omen, no ale wiecie, o co chodzi. No, jak zrobić atak z wyskoku? Bo wiem, że taki jest. A dobra, ciężki atak muszę wcisnąć chyba.
Nie no, nie jestem pewny teraz. Jak wciskam, to się nic nie dzieje. Dobra, ten już biegnie, to niech biegnie. Ja sobie tutaj bardzo ładnie miejsce łaski ułatwię. Nie no, wygląda jak wciskam ciężki i jest taki faktycznie doskok w dół z tym cięciem. Dobra, mieczek, zobaczmy. Okej, okay, więcej bije krytycznie, ale obrażenia ogólnie ma chyba mniejsze. Z tego co widzę. Zobaczmy. Dobrze wykonany i wspaniale ozdobiony prosty miecz, noszony przez żołnierzy lordowskiej armii. Po latach użytkowania ten egzemplarz poczerniał i nosi ślady uszkodzeń, ale poza tym jest utrzymany w znośnym stanie, choć żołnierze już dawno postradali zmysły. I konfrontacja. Umiejętność zaczyna się z bronią trzymaną poziomo. Następnie wykonaj zwykły atak, by ciąć w górę przez zasłonę wroga, albo silny, by pchać w zbiegu. Okej. Okay. To w sumie dobra, wytestujmy to, jak to wygląda. No. Nie, nie. Tu i tu. Okej, okay. Widzę, ten atak jest w stanie przebić się przez zasłonę. To jest co? O, jakaś skrzynia. Co jest w środku? Wielki miecz zaprzysiężonego. Okej. Okay. Masz spoko. Ruiny przed bramą. Jak się nazywa ta lokacja? Japa! Dobra, no niestety zdążył ich striggerować. Co jest do jasnej cholery? Panowie, panowie, nie za dużo was? Kurwa, ilu ich tu jest? Dobra, do tyłu, do tyłu! O, okej. Okay. Ten bug na przykład już na koło. Dobra, stop. Do zadku. Czekaj, 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 czekaj. Zasłonę. Padł. Jakiegoś buffa mam nałożonego, nawet nie wiem z czego. Aj! Co tu było znaczone? O, ładnie! Dwóch naraz wciąłem! Dobra, dobra rzecz. Zasłonę. Nie, znalazłeś. Kamień Kowalski przy sobie. Okej, okay, jeszcze no. Trochę zostało typiarzy. No to akurat nie trafiło w zasłonę, ale duże damage spowodowało. A to zabiło typa na miejscu. Też dobra, ten był trochę rąbnięty wcześniej, no to... Wiadomo. Tego mi się uszkodziło. Co my tu mamy? Mapa zachodniego pogrobna, okej. Okay, to za chwilę sprawdzimy. Wygląda backstab kurde w tym. Kiedy dokładnie tak samo. Coś ma przy sobie? Nie, no to... Tfu! Pluję na ciebie i twoją nieprzydatność. Chociaż run trochę mi dałeś. Kurde, 3000 run mam, ciekawe. Największa wartość jak do tej pory chyba. O, tu kolejne miejsce łaski! Co one tak blisko siebie, kurde, są? Patrzcie to! Tutaj jedno miejsce zaraz tam przy bramie, drugie tutaj? Ciekawe. Zobacz, jak się mapka zmieniła. No, nieźle. Całkiem nieźle. Dobra, zobaczmy, co się tutaj kryje. Tam jakiś gości na koniu chyba. Już dobrze widziałem. Tutaj... jakieś miecze powbijane w ziemię. No Jezus, mam skok... O, dobra, nieważne. A to jest to, mam skok, aż nie mogę durnej ściany, kurde, odbić, nie? W trakcie skoku, jak w Devil May Cry. Dobra, w sumie w Devil May Cry to się oni mogą od byle czego odbijać. Godrick Złoty, upokorzony, pokonany przez miecz Mikeli, na kolanach błagający o litość. Proszę, proszę, czyli co, to taki memoriał? Tego, co się wydarzyło? Jest co? To jest tutaj. Dobra, czyli jak chcę iść do teleskopu, to chyba tam? Nie. Dobra, sobie go oznaczę po prostu, będzie lepiej. Kierunku, ale dobra, tutaj to mogę już
podznaczyć. Mamy gościa na koniu. Okej, okay, nie ma tak zostać kurwa stratowanym przez konia. Nie sądziłem, że koń bije taki damage. No ale dobra, miecz wytestowany, no to teraz ten spróbujmy. To jest wielki miecz, czyli... okej, okay, nie mogę. Czego mi brakuje? 4 punktów siły na koniec. Przecież nie, no dobra, bo w sensie mógłbym walić tym tak normalnie, ale nie mogę umiejętności używać, tak myślę. No ale jednak wolę chyba wrócić do tego, do tej katany. Dobrze wykonany i wspaniale ozdobiony prosty miecz, noszony przez... A dobra, to jest to samo co tutaj, tylko to jest prosty miecz, a to jest wielki miecz. No i tutaj jest tupnięcie z cięciem w górę. Mocno chwyć oręż i zejdź nisko, co pozwoli przyjąć większość ataków od bez odepchnięcia. Połącz się na takim czas czas w górę, okej. Taka drobna zmiana, powiedzmy. A propos tego, co już mamy. W sensie, a propos tego ataku, który już właśnie mam. Czyli te tupnięcie z zamachem. Dobra, na bank nie mogą backstaba zrobić, nie? Bo w sumie jak? Dobra, moment. Gdzie są moje runy? Tutaj. Dobra. Wiadomo, 3000 run piechotą nie chodzi, więc... Zanim zawalczę z typem, no to chcę je odzyskać. Okej, okay, gościu jeszcze nie ma na mnie agro, więc to... To się właśnie zmieniło. Ciekawe, co dałoby się zrobić paradę na ten cios. Bo jeśli tak, to czemu by spadł z konia wtedy? Teraz dostał bardziej koń niż on. Do tyłu, do tyłu. Flaszka. Okej, okay, fuksem uniknięte cięcie. A propos cięcia. Kuń padł. A właściciel niedługo po nim. Po nim, chciałem powiedzieć. Okej, okay, chyba jeden ładunek flaszki odzyskałem. Tak, teraz. Nie bardzo wiem czemu, bo to nie był jakiś mega trudny przeciwnik. Oi! You, you there! Could you help us out, Cully? Halo? You? Yeah, you there! Stop pretending you can't see me! Halo? Jak udawać? No nie widzę nikogo. Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? Gdzieś stąd. Weź zagadaj jeszcze raz. O, czekaj, czy to jest... Oi! You there! Could you help us out, Cully? Okej, to jest to. Czy on jest na kameleonie? What'd you go and do that for? O, czołem. Okej, czemu na kameleonie o tym nawet wiedział? Okej. Dobra, daj mi chwilkę, kolego. Biegnie? Siema? Oh yes, I remember. Some clod turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Oh. What a shame. When they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Or
If you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right, but I'll need a moment. I'm frightened of them. So I have to gather myself. My knees start knocking, just thinking about that god-awful cave on the shore. Stary, ale jeśli chodzi ci o tę igłę, to już ją mam, mogę ci dać od razu. Right. Dobra, jednak nie mogę. Kurde, szkoda. Myślałem, że uda się tego... Myślałem, że to od razu będę mógł popchnąć, no ale jednak nie. Czyli pewnie muszę wrócić do jaskini i tam z nim zagadać. Okej, okay, mamy teleskop. Ptasi teleskop. Możesz użyć ptasich teleskopów znajdowanych w różnych obszarach, aby spojrzeć z lotu ptaka na okolice w kierunku, w który spogląda teleskop. What? Co? Jak to działa? Zajebiste. Dobra, ta wieża jest dość intrygująca, ale tam za szybko to chyba nie dojdę. To jest przejście w razie W. Tutaj dość spory obszar. I śmierdzi mi tu jakąś walką z bossem albo minibossem. Tam też coś fajnego widzę. Okej. Tam mamy ten cały zamek, czyli to jeszcze nie jest właśnie to, co mnie interesuje. To jest jakby wejście na tereny podzamkowe, powiedzmy, takie podzamcze. No ale niewiele więcej. Dobra. Fajna rzecz, fajna rzecz. Dobra, kolejne typiarze. Ale nie, no wiecie co, chyba jednak ja bym się wrócił tam. Wiesz? Nie, czekaj. Tepnijmy się na razie tutaj. Zobaczmy, czy bok tutaj będzie. W sensie, wiecie, czy mogę sprogresować tego questa jakoś. Okej, okay, no jest. Chyba trochę go sponiewierali. Oh, what are you doing here? You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. Okej, mamy. Igła albo nie dawaj nic. Nie no, damy. Wait. Is that what I think it is? You got it back for me. My sewing needle. To fajnie było, nie? Zyskać swoją rzecz. What made you go and do a thing like that? My mum was a seamstress, and that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamster like my mum. Then I suppose I can't. Dobra, to się już powtarza. Dobra, zobaczmy, jak odpoczniemy, czy on to dalej będzie, czy już się stąd teleportuje. Nie, zniknął stąd. Dobra. Dobra, ja się... Ty jeszcze nie mogę te... A nie, już mogę, dobra. Ty nie jestem aż tak głęboko w jaskini jeszcze. Okej. Okay. Dobra, wtepnijmy się do kościółka. I ogarnijmy jeszcze od naszego kochanego kupca właśnie pewną tą... pewne rzeczy za runy. Wait. Well, you're back. Care to buy some? Okej, okay, wydawało się trochę zdziwiony, że nas widzi. There are others of my people who yet survive in these lands. If the mood takes you when you meet one, then offer them some trade, won't you? My people, wanderers all have long been spurned by the grace of gold, which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us
kindred spirits of sorts. Your people, the Tarnished, and mine. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers. Lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving. Okej, czyli chyba taki tip dla mnie, żebym nie atakował kupców, bo mogę nie mieć okazji kupować u innych. Dobra, sztylet do rzucania. Krótki sztylet do rzucania bez jelca. Ostrze jest wypolerowane, a cała broń idealnie wyważona. Rzuć, by zadać obrażenia. Ta broń pomocnicza używana głównie do krępowania ruchu wroga. W dobrych rękach potrafi być prawdziwie zabójcza. Dobra, na razie mnie to jakoś mega nie jara, więc może zostać. Teleskop, myślę, może się przydać. Przyrząd astrologiczny używany przez członków karyjskiej rodziny królewskiej. To wykradziona część większego instrumentu. Pozwala lepiej widzieć rzeczy w oddali. W czasach Złotego Drzewa karyjska astrologia podupadła. Los wypisany niegdyś na nocnym niebie został spętany przez złoty porządek. Okej, okay, pęknięty garnek. To się, myślę, przyda. Jeszcze dużych. Kurde, niewiele brakuje, żeby kupić przepisy od razu. Dobra, tutaj garnek z wodą święconą i garnek wody święconej ze sznurkiem. Okej, aż tak mnie te garnki tutaj nie jarają. Co jest tutaj? Blaskamień, ożywcze peklowane mięso i kościane strzały z piórkami, kościane bełty. Dobra, to weźmy na razie te przepisy na magów. Po to jeszcze wrócę. Ale tak, pochodnia. Tarcza 85 i ma odbicie, czyli bardzo przydatne. A tutaj butelka eliksiru i ruinach stanicy. No, nie stać mnie na oba, na wszystkie trzy, ale więc dobra, na tarczę. Goodbye. Nice to do business. Okej, okay, ale czy ja mam na przykład jakieś te runy? Mam aż 6. Okej, okay, no to. W sumie zużyjmy od razu wszystko. Użyj wybranych, tak. 1200. What is it? Żebyś wiedział. Dobra, kupmy sobie to. I teraz tak, na to mnie od razu jeszcze nie stać. Ale to wystarczy, ubić na szybko nawet zwykłego jakiegoś... jakieś zwierzę. Powinno styknąć. No bo na pewności zabiję sobie tego gościa, bo on akurat nie będzie uciekał, wręcz sam do mnie będzie chciał przyjść. Także jedno szybkie cięcie. No i proszę bardzo, jeszcze będzie mnie stać na jeden ten sztylet do rzucania, żeby jak najmniej run mieć przy sobie, które mogę stracić. No, bynajmniej teraz, póki jeszcze nie mam jak wydawać run na upgrade postaci, nie? Tego nie chciałem robić, no ale już trudno. What is it? Dobra, lepsza tarcza i jeden sztylet. Goodbye. No spoko. Zobaczmy to w takim razie. Tarcza, tarcza, tarcza. Duża skórzana tarcza, ogólnie jest to średnia tarcza. Troszeczkę cięższa, no dwa razy cięższa, ale ciężar ciągle średni, więc to mi pasuje. Plus jest odbicie, nie? To już jest naprawdę dobra rzecz. No i pochodnia. Pochodnie myślę sobie damy zamiast tutaj tarczy, na drugie miejsce. Dobra, łuk se mogę myślę przypisać w razie W. Tylko już tak te strzały z gary, no to szkoda ich nie używać, tylko tu dajmy te ogniste, tutaj dajmy zwykłe. To są z piórami, a tutaj mam zwykłe ogniste strzały. Bełty... No dobra, mogły być przypisane, bo i tak nie zużywają mi się. Tutaj miałem to sprawdzić, ale to tego nie zrobiłem. Dobra, sztylet na razie będę miał po prostu przy sobie. Tylko i wyłącznie. Dobra, tutaj. O, chyba się krew zachowała na ostrzu. Okay, zaś się pomyliłem. Dobra, zróbmy na szybko już jakieś porządki. Co jest? Jakaś kucenka. Proszę! Kogo my tu mamy?
jest ta babeczka z początku. Greetings. Hej. Traveler from beyond the fog. I am Melina. Ale zajebiste wejście, to muszę powiedzieć. Czy powiedzieć, przyznać. I offer you an accord. A to ciekawe, czemu obłoczu nie otworzyła? Have you heard of the Finger Maidens? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Czemu nie? Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Gwizdek widmowego wierzchowca. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Okej, okay. No nie wydam teraz run, bo nie mam, ale zobaczmy. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Okej, okay. 811 potrzebuję na jeden level. Co najmniej, no ale zobaczymy. Dobra, poza tym nic nie widzę. Okej. Okay. Ona odchodzi. Jazda wierzchem. Użyj gwizdka, aby wezwać i dośnieść swojego widmowego wierzchowca. Jeśli twój widmowy wierzchowiec umrze, możesz go wezwać ponownie, ale będzie cię to kosztowało jedną butelkę szkarłatnych łez. Możesz zejść z wierzchowca, używając gwizdka ponownie lub wciskając lewą gałkę. Okej, okay. Sakwy, tak, to wiem. I tak, teraz do tej sakwy na bank muszę przypisać właśnie ten gwizdek. Filigranowy złoty pierścień. Można go używać jako gwizdka. Zagwizd, by przyzwać strugę widmowego wierzchowca i dosiąść go. Użyty podczas jazdy spowoduje zejście z wierzchowca. Widmowego wierzchowca można przyzwać ponownie po śmierci, ale oprócz do butelka szkarłatnych łez. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to działa. Urła i bueno! Dobra, i tak zeskakujemy. Double jump! Lubię to! Bueno, bueno. Takie zwykłe zejście. Ej, jak w Darksidersach się teraz czuję, kurde, nie? Bo całe to rodzeństwo też, kurde, w taki sposób może nie ściągało, tylko przyzywało swoje wierzchowce, tak właśnie znikąd. Dobra, i zobaczmy, czy teraz tutaj coś się po zmroku stanie, bo w sumie... Finalnie i tak w kościele dostałem tego wierzchowca, ale chyba trochę później, niż bym chciał. No nie no, mam wrażenie, że coś tu jeszcze powinno być, będzie na coś czytałem, no ale... Może jeszcze jestem za wcześnie w fabule. Dobra, moment. Wróćmy się tutaj przed burzową bramę. I zobaczmy, co takiego będzie się kryło dalej. Niecałe 40 minut będzie, no ale myślę, możemy to leciutko dalej pociągnąć. Co do jasnej. Co to jakieś kruki, kurde?
Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Zobaczmy. Nie, nie ma właśnie wyposażenia. Kolejno. Tarcza. Okrągła tarcza pokryta skórą. Jedna z większych średnich tarcz. Z większych tarcz średnich rozmiarów. Choć negacją obrażeń nie dorównuje metalowym tarczom, poradzi sobie z wieloma różnymi atakami. Ale wiadomo, jak się ma dobre oko do użycia właśnie odbicia, no to nawet taka chujowa tarcza wystarczy, żeby coś sobie ogarnąć. Znaczy wróć, żeby nie dostać damage'a. Pochodnia. Czubek tej pochodni owinięto szmatami nasączonymi olejem podpalono. Można użyć jej do oświetlania ciemnych miejsc lub atakowania wrogów. W pomieszczeniu w lewej dłoni można podnieść pochodnię, dzięki czemu lepiej oświetli otoczenie. Okej. Okay. No i atak pochodnią pchniby podpalić przeciwników, więc jest szczególnie skuteczny, bo jest istot wrażliwych na ogień. Spoko. A kurde, miałem sprzedać tego jednego. Dobra. Bo właśnie, żeby nie mieć totalnego syfu. Mogę pogadać z Meliną. Okej, dobra, to na koniec to zrobimy. Bo dobra, w sumie miałem to progresować, ale nie. Już myślę, wystarczy tyle, co zrobiliśmy. Tego jeszcze tak, poczytamy sobie te notki i pogadamy z Meliną. I potem zakończymy odcinek. Także tak, sortuj skrzynię. Tutaj zostaje, co mam. Chociaż dobra, tęczowy kamień. Dobra, na razie to też schowam. Dobra, to niech zostanie, to schowam, to niech zostanie. To mam jedno, więc niech schować. Kukry też mogę schować. Fragment ruin niech zostanie. Ciekawi mnie, czy ja tak wszystkie kości bestii i tak dalej, czy ja to mogę, wiecie, wsadzić do skrzynki, tak tego używać? Dobre pytanie. Właśnie jeszcze tutaj żelasty liść, niezwykle rzadki materiał. Ciemnoczerwone liście o grubych, nabrzmiałych żyłach. W okolicy żył wyczuwalny jest słaby puls, pobudza przepływ krwi, dając efekt ożywiający. Okej. Okay. I żywica z korzenia. Żywica pozyskana z korzeni wielkiego drzewa. Można też znaleźć ją w pobliżu drzew na powierzchni. Korzenie wielkiego drzewa niegdyś łączyły się z korzeniami złotego drzewa, a przynajmniej tak się mówi. Właśnie dlatego wokół korzeni wielkiego drzewa zbudowano katakumby. Okej, tutaj garnek to już znamy opis. Tutaj jeden miecz chcę schować, ten miecz chcę schować i tę pałkę chcę schować. Krótki łuk chcę też schować. Tutaj to może zostać. Te tarcze też chowamy wszystkie. Te rękawice także. I teraz te notki. Butelka niesamowitego eliksiru. Wciąż znajduje się w trzecim kościele Mariki na północ od Lasu Mgieł. Przejdź przez moc nad traktem i podążaj za śladami zwierząt na północ. Ruiny stanicy. Ktoś czai się w ruinach stanicy na drogach wiodących przez Pogrobno. Okej, okay. Nie wiem gdzie są te ruiny, ale może warto sprawdzić tak na szybko na mapie. Zobaczmy, czy to będzie gdzieś oznaczone. To jest burzowa brama i ruiny przed bramą, nic więcej. O, jest to się oznaczone. Czytająca z palców starucha. Okej. Okay. Jaskinia. To jest jeszcze jeden kupiec. Cmentarzysko, kościół Elecha, jaskinia w zagajniku. No nie. Czyli dopóki ja sam gdzieś nie dojdę, no to wtedy nie mam opisu. I tutaj jezioro Akhila na północy. Dobra, ale myślę, że będziemy się w tamtą stronę gdzieś przemieszczeni. Może do tego drzewka. Teleksiężyc, ładny. Wiadomo, mamy iść tam, no ale jak już, kurde, mogę podróżować na koniu, no to warto chyba trochę się zapoznać z większą częścią właśnie tej lokacji. Zwłaszcza, że ta tutaj mnie trochę interesuje, nie? Ta zresztą też. Więc dobra, jeszcze na koniec pogadajmy sobie z Meliną. This tiny golden aura is the grace of the Erd Tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also I hear. You can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring.
If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Upon the cliff, a demigod who inherits the rays in the Elden Ring. As an ally, pray to face the. Dobra, no to będzie na tyle. Do miłego, koleżanko. No cóż, ode mnie to też będzie tyle. No, w kolejnym odcinku udamy się na wyprawę właśnie w tamtym kierunku. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Elden Ring. Cześć! Hej!